Hania jest zazdrosna o nową uczennicę w klasie, która znała wcześniej jej najlepszą przyjaciółkę. Nie zdaje sobie sprawy, że Majka celowo prowokuje rywalizację między nią a Kamilą. Wiem, że znacie się z Majką długo, ale Majka to moja najlepsza przyjaciółka. I nie możesz jej tak sobą angażować, bo moja przyjaźń z nią na tym ucierpi. Chyba sobie żartujesz. Ani trochę. Przecież Majka to moja najlepsza przyjaciółka. Od zawsze. Nieprawda. Zanim przyszłaś, to wszędzie z nią chodziłam, a teraz nawet nie wiem, gdzie jest. To tylko dlatego, że mnie w tej szkole nie było. A nie wiesz, gdzie jest Majka, bo właśnie czeka na mnie. Gdzie? Nie twoja sprawa. Moja! Majka to moja przyjaciółka. Woli mnie. Tak? No to jeszcze zobaczymy. Kamila boi się, że nie będzie miała się z kim kolegować, jeśli Hania odsunie ją od Majki. Dlatego ma zamiar zrobić wszystko, by Majka uznała ją za swoją najlepszą przyjaciółkę. A, przepraszam, zapomniałam, że jeszcze nie wiesz, gdzie to jest. Proszę bardzo, masz 2 tygodnie. Jeżeli będziesz potrzebować więcej czasu, to zapraszam. Dziękuję. Proszę. Mogę ci pomóc? Słuchaj, chciałabyś iść dzisiaj ze mną po szkole na kino? Jasne, tylko... Kurde, nie za bardzo mam kasę. A tak poza tym to umówiłam się z Hanią na kepsa. Jak to na kepsa, skoro nie masz kasy? Hania stawia. To ja postawię ci kino. O! To super. W sumie wolę iść z tobą niż z Hanią. Naprawdę? No pewnie. Tym bardziej, skoro stawiasz. Tylko będę musiała odwołać Hanię. Słuchaj, bo Hania mi powiedziała, że jest twoją najlepszą przyjaciółką i że ja mam się przestać z tobą kolegować, bo wasza przyjaźń na tym cierpi. Słucham? Hania nie będzie mówić, kto jest moją najlepszą przyjaciółką i z kim mam się kolegować. Czyli mam jej nie słuchać? No oczywiście, że nie. Ona jest po prostu zazdrosna. Najlepiej będzie, jak sama to załatwię. Dobrze, że Majka woli spotkać się ze mną, a nie z Hanią. Niepotrzebnie się w ogóle martwiłam. Przecież znamy się tak długo. Niemożliwe, żeby jakaś Hania była dla niej ważniejsza ode mnie. Majka jest zadowolona, że koleżanki o nią rywalizują. Zamierza to wykorzystać. Mówię, że odkryłam nowe ekstra miejsce z kepsami. No i chyba właśnie będę musiała to odwołać. W sensie, nie za bardzo mam pieniądze, a poza tym Kamila chciała iść ze mną do kina i... no wyjesz. To jak bez pieniędzy pójdziesz do kina? Kamila stawia. Bez sensu, to ja też ci postawię kepsa. No a kino, no wiesz, tak się już nastawiłam. Kurde, nie wiem, czy mam tyle. Ale to się nie przejmuj. Dzisiaj będę się dobrze bawić z Kamilą, a z tobą pójdę innym razem. Nie, czekaj. Dobra, mam. Idziemy. O, to super. W sumie wiesz co? Wolę iść z tobą niż z Kamilą. Jakoś mnie denerwuje. Naprawdę? No. Chodzimy? No, chodź.